Lucek, Lucek, dzisiaj jest wielki dzień, bo wraca moja ukochana żonka. Co? Naprawdę? To ile czasu jej nie było? Nie było jej pół roku, bo opiekowała się swoją chorą mamusią. Ale mamusi się już polepszyło i Honorata wraca do domu. Lucek, posprzątałeś dom na przybycie mojej żony? Ależ jasne, wszystko jest na swoich miejscach. No to pozostaje nam oczekiwać. Popcorn! Nie tykaj go, Emil. To dla Honoraty. No dobra, dobra. To Honorata! To Honorata! Zapraszam, Honorato! Nareszcie w domu! I co? Lepiej jest już twojej mamie? Tak, mamusi się polepszyło i jestem już z tobą, kochany Emilu. To się znowu zacznie. Szkoda szczępić ryja. To tam paplasz pod nosem, Lucek. Lepiej chodź i przywitaj się z moją żoną. Elo, Honorata. Miło cię tu znowu widzieć. Mam nadzieję, że się dogadamy. Mnie też miło cię widzieć. Witaj, drogi Lucku. Emil, a czy ty przygotowałeś jakąś niespodziankę na mój powrót? Oczywiście, moja żono. Dziś wybierzemy się do lasu na grzyby. O, super! Lubię chodzić na grzyby! Ej, to ja idę z wami. Nie, ty zostajesz i ugotujesz nam obiad. Aż to ci pech. W takim razie pooglądam sobie jakiś film w telewizji. Honorata, zbieraj się. Zaraz wychodzimy. Dobrze, Emilusiu, pusiu. Och, Emil, jak tutaj pięknie. Tak się cieszę, że tutaj jesteśmy. Tak, masz rację. Nie ma to jak na łonie natury. W takim razie zaczynamy szukać grzyby. No to chodźmy. Już pędzę, Emilusiu, pusiu. Emilusiu, pusiu, słyszałeś to? Ktoś tu idzie. Słyszałem. Obronię cię. Cześć, kim jesteś i jak ci na imię? Kto to? Nazywam się Krasnal Kacper i znam ten las jak własną kieszeń. Jest tutaj dużo fajnych zwierząt, ale bywają też takie niebezpieczne. Wystraszyłeś mnie. A rosną tutaj grzyby? Tak, rosną w głębi lasu, na mchu. I pod paprociami. Jak ci na imię? Ja jestem Emil. Nieustraszony bohater. A ja jestem Honoratka, jego żona. Miło was poznać. A znacie się w ogóle na grzybach? Ja znam się bardzo dobrze na grzybach. Byłem kiedyś harcerzem. I miałem między innymi odznakę najlepszego grzybiarza w mieście. Chyba w lesie. Ha, 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 ha. A więc powodzenia i miłego grzybobrania. Uważajcie na siebie. Dzięki, do zobaczenia. Emil, idziemy dalej. Emil, Emil, chodź tu, popatrz się, co tu jest. Już pędzę, puszku. Cześć! Kim ty jesteś? Co ty tu robisz? A co cię to obchodzi, dziadku? Ej! Żaden dziadek! Jestem bardzo młody! Dobra, Emil, przedstawmy się! Ja jestem Emil, a to moja żona, Honorata. A ja jestem Żabka Kumkumka. Leżę w bajorze i kumkam. Kumkumko, a nie wiesz, gdzie tutaj rosną grzyby? Wiem, doskonale wiem. Idźcie w prawo.
potem w lewo, potem prosto i później jeszcze w lewo i chyba w prawo. I potem powinny być grzyby. Miłego szukania. Ha, 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 ha. No to żegnamy cię. Miłego pływania. A, spadłem z kamienia i stłukłem sobie kolano. Wstawaj, Emil, i nie marudź, bo cię mrówki pogryzą. Ha, 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 ha. Gdzie mrówki? Dziękujemy ci, żabo, za instrukcję. Ruszamy dalej. Szarak, uciekałem, bo goni mnie wilk i chce mnie zjeść. A czy on jest niebezpieczny? Jest. Bardzo. Nienawidzi wszystkiego, co się rusza. Ma na plecach duży żółty garb i wygląda strasznie. Uważajcie na niego, bo dziś jest wyjątkowo głodny i zły, bo nic nie jadł i burczy mu w brzuchu. Powiem wam w sekrecie, że on bardzo nie lubi grzybiarzy, którzy kręcą się po lesie w poszukiwaniu przygód. A! Już się zbliża! A! Schowam się za krzaki, może tu... Może mnie tutaj nie znajdzie! Sieć, nie ruszaj się, my tą sprawę załatwimy. Honorata, boję się. Schowaj mnie. Emil, nie bądź tchórzem. Musimy stawić czoła niebezpieczeństwu. Ale ja nie chcę. Schowam się za tym wielkim liściem. Nie znajdzie mnie tu. Głupi patałach. Oj, Emil, Emil. Dzień dobry, panie wilku. Kim jesteście, mali intruzi? I co tu robicie? Nikt was tu nie zapraszał. Nie wiecie, że ten las należy do mnie i do wielkiej stopy? I że nie lubimy tu nieproszonych gości? A kim jest ta wielka stopa? Jest dużo legend o nim, nie słyszałeś? I jest on bardzo dziki, niebezpieczny i bezwzględny. I rządzi tym lasem razem ze mną. Co tu robicie? Życie wam niemiłe. Przyszliśmy na grzyby, ale jeszcze nic nie znaleźliśmy. Radzę wam stąd iść, bo inaczej źle się to dla was skończy. Panie wilku, my już stąd idziemy. Proszę się nie złościć. Żonkę na grzyby zabrałem. Tak, to bardzo miło z jego strony. Proszę się na nas nie gniewać. Dobra, cicho już bądźcie, bo mnie denerwujecie. Ej, a tak przy okazji, nie widzieliście tutaj gdzieś szarego zająca? Mam na niego wielką ochotę, a gdzieś się tu schował, skubaniec. Nie, nie widzieliśmy go, nie ma go tutaj. To prawda, ja też go nie widziałem. Wynocha stąd, bo was zjem. Idę szukać zająca, bo mi już w brzuchu burczy. Od wczoraj nic nie jadłem. Możesz już wyjść, biedny szaraku. Niebezpieczeństwo minęło. Dziękuję wam za uratowanie mi życia. A! Tam jest pszczoła, Emil. Boję się, że mnie urządli. Pszczoły się nie bój, lepiej uważaj na kleszcze, one są bardziej niebezpieczne i roznoszą różne niebezpieczne choroby, a najgorsza z nich to bolerioza. Nienawidzę kleszczy. Ja też, Emilusiu, pusiu. Honorata, patrz jaki duży liść, może pod nim będą grzyby, szybko. Sprawdźmy, co pod nim jest. Kto mnie budzi? Smacznie śpię.
Ale będzie zabawa. Obudzili jadowitego pająka. Muszę to obserwować. Dzień dobry panu. Jestem Emil, a to moja żona Honorata. Nazywam się pająk kudłacz, bo jestem kudłaty. Łapię owady. Właśnie zjadłem dwa świerszcze. Teraz śpię. A wy mnie obudziliście. Potrafię też ukąsić, jak ktoś mnie denerwuje. Robi się ciekawie. Chyba zostanę. Jestem bardzo ciekawska. Chcę zobaczyć, jak się skończy ta historia. Proszę nas nie gryźć. My już stąd idziemy. Panie kudłaczu, gdzie rosną grzyby? Za światłami w lewo. Nie wiem. Dajcie mi spać. Bo was zaraz ugryzę. Nikt was nie znajdzie w środku lasu. To może być wasz koniec. Nie trzeba, nie trzeba. My już stąd idziemy. Dobranoc, panie kudłaczu. Dobranoc, kudłaty pająku. Yeah! Ale tępak. Ej, wy! Kto nas znowu woła? To ja, gąsienica. Nazywam się Margot. Jestem najbardziej ciekawym zwierzęciem w tym lesie. Wiem wszystko, co tutaj się dzieje. Uważajcie, bo tu czyha wiele niebezpieczeństw. Wiem, poznaliśmy już wilka. A gdzie rosną grzyby? 500 metrów stąd na lewo, pod brzozą. Ale uważajcie, bo to terytorium Wielkiej Stopy i wilka. Wilka już znamy, gadaliśmy z nim. Nieprzyjemny typ. W takim razie odprowadzę was kawałek, a później się pożegnamy i wrócę do swojej nory. Bo zbiera się na burzę. A jak wiecie, w lesie burza jest bardzo niebezpieczna. Radzę stąd już się zbierać. Dziękujemy ci, Margot. Uciekaj, żebyś zdążyła przed burzą. Wow, dotarliśmy na polankę pełną grzybów. Emil, zbieraj grzyby. Jak znajdziemy dużo grzybów, to damy ją do zupy. Ja wolę do jajecznicy. Zbieraj, zbieraj, Emil, bo zbiera się na burzę. Emil, zbiera się na burzę. Bierz te grzyby i wychodzimy z lasu. Uciekajcie, uciekajcie. Wielka Stopa się zbliża. Szybko. Przyszedłem was ostrzec, bo wy uratowaliście mi życie. Uciekajcie. Emil, szybko. Szybko. Nareszcie wróciliście. Długo was nie było. Miałem przynajmniej święty spokój. Ha, 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 ha. Oj, Lucek, ty nawet nie wiesz, co my przeżyliśmy. Zaraz ci wszystko opowiemy. A czy zrobiłeś nam coś do jedzenia, tak jak prosiłem? Oczywiście. Upiekłem popcorn. I upiekłem babeczki i ciasto. Częstujcie się. O, to miło z twojej strony, Lucek. Znaleźliście w ogóle jakieś grzyby? Tak, zobacz nasze zbiory. Ten ostatni to chyba muchomor. Ha, 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 ha. Widać, jak się znasz na grzybach, Emil. Ja tego jadł nie będę. Zamknij paszczę, Lucek. Nawet nie wiesz, co przeżyliśmy w tym lesie. Emil, ty sobie lepiej sprawdź, czy nie złapałeś kleszcza, czy ci w brodzie nie siedzi. Martw się o swoją brodę, głupku. Dobra, siadajmy i jedzmy, bo jestem głodna i przy okazji wszystko ci opowiemy.
Dziękuję, że byliście z nami i za to, że obejrzeliście do końca. Oczywiście skomentujcie filmik, czy wam się podobał i co wam się najbardziej podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Aha, i najważniejsze, powiedzcie, czy cieszycie się z mojego powrotu. W takim razie, papa, żegnamy się z wami. Na ręce, dzieciaki. Elo.